części 9a i nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie pani Jadwigi Łopaty, w jaki sposób po prostu ma zabezpieczać ustęp pierwszy, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO, wpis do rejestru upraw. W jaki sposób? Nie otrzymałem odpowiedzi. Ja sugeruję zastanowienie się nad poprawką bardzo prostą, którą nasza... Przepraszam. To pan pyta, bo to jest posiedzenie komisji, ale z państwo chcecie się umówić, to sobie proszę się umówić poza posiedzeniem połączonych komisji i wtedy te wszystkie rzeczy państwo możecie wyjaśniać. Na razie, ale przepraszam, ale nie, ale pan, na razie nie pan wyłączy mikrofon. Proszę wyłączyć mikrofon. Na razie grzecznie proszę, żeby się odnosić do artykułu 4, a nie prowadzić dyskusji do zmiany 4, a nie prowadzić dyskusji między sobą. Jeżeli pan chce, to niech pan pyta rząd, czy przedstawiciela podkomisji, ale na miejsce na prowadzenie dyskusji tutaj nie będzie. Znaczy między sobą nie. My się odnosimy do konkretnego materiału. Znaczy to nie jest sympozjum bankowy. Tylko to naprawdę się dobrze zrozumieli. Tam się pani dostała. Ale już dziękuję. Ale dziękuję. Proszę bardzo, pan Tu jesteśmy u siebie, chciałam zauważyć, a pan jest naszym pracownikiem, więc proszę się jakoś zachowywać. Proszę bardzo, proszę tylko do mikrofonu, proszę się zgłosić. Teresa Jakubowska, Stowarzyszenie Racjonalna Polska. Chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli w jednym paragrafie danej ustawy pisze się, że Polska jest wolna od upraw GMO, to nie może być w drugim jakakolwiek dyskusja na temat jakiegokolwiek rejestru, bo to nie ma sensu. Więc albo jedno, albo drugie. Nie może być. Dziękuję bardzo, cześć.